Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę Wam, jak wykonać makijaż dla opadającej powieki oraz nauczę Was, jak w prosty sposób przykleić sobie kępki tak, żeby Wasze oczy otworzyć oraz sprawić, żeby wydawały się większe. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie, rozpoczynajmy! Na samym początku chciałabym powiedzieć, że ja jestem posiadaczką powieki opadającej i dodatkowo jeszcze azjatyckiej, także jest to, ciekawy miks. I tak jak możecie zobaczyć, też nie mam zbyt dużych oczu, no. Tak to wygląda u mnie, słuchajcie, nie wybiera się tego, jakie się ma oczy. Oczywiście, gdybym mogła wybrać, to miała ogromne, piękne, z dużą powieką, no ale jakby it is what it is, także trzeba sobie jakoś z tym radzić. I słuchajcie, w metodą prób i błędów oczywiście wypracowałam sobie taki sposób wykonywania makijażu, że moje oczy wydają się po prostu o niebo większe niż efekt pierwotny, jaki u mnie na oczach występuje. I zaraz Wam pokażę parę trików, właśnie, które pozwalają taki efekt otwartego, większego oka uzyskać. Na samym początku pierwszym krokiem jest nałożenie, no właśnie, w moim przypadku korektora na powiekę. I słuchajcie, według mnie to jest no bardzo, bardzo ważne, żeby ten korektor nie był przypudrowany. Więc biorę sobie w takim razie trochę korektora, pędzelek, który jest do tego idealny, a to jest dokładnie pędzelek Many Beauty w odcieniu o numerze 09 i tym oto pędzelkiem nakładam korektor jako bazę właśnie pod nałożenie cieni. I słuchajcie, ja Wam potem wytłumaczę, dlaczego to jest tak ważne, aby korektor pozostał mokry na Waszej powiece. Po prostu potem ułatwi to Wam pracę. Ale do tego oczywiście przyjdziemy za chwilę. I clue do tego, żeby Wasze oko było powiększone, jest to, żeby zapomnieć o tym, żeby tylko i wyłącznie poruszać się w obrębie Waszej powieki ruchomej. Bo zobaczcie, no moja powieka ruchoma jest bardzo malutka, tak jak zresztą możecie zobaczyć. Ja tutaj mam większe pole do popisu i to bardzo dobrze akurat. Bo tak, jeżeli byśmy tylko i wyłącznie skończyły malować nasze oko na tym etapie, no to to by wyglądało po prostu, jakby nasze oko było mniejsze. Zresztą zaraz Wam zaprezentuję dokładnie, o co mi chodzi. Więc biorę sobie cień w takim neutralnym odcieniu i jakby nałożę go tylko i wyłącznie w to miejsce, które, gdzie jakby nie możemy skończyć makijażu, ponieważ zobaczcie, wygląda to, jakby moje oko było w tym momencie mniejsze. Ważne jest to, żeby wyznaczyć sobie tak jakby miejsce powyżej tej powieki ruchomej, które jest widoczne i to tak, nie otwieramy oka w ten sposób, tylko po prostu mamy rozluźnione oczy, patrzymy naprzeciwko i jakby ja muszę nałożyć cień w tym miejscu, gdzie zaczyna się załamanie mojego oka, powyżej. Widzicie? To jest najważniejsze, żeby ten cień znalazł się na tej górnej granicy. Bo zobaczcie, od razu tak jakby to oko powiększamy i my pokazujemy innym i sobie, że nasze oko wcale nie skończyło się tutaj. Ono zdecydowanie jest poprowadzone jeszcze wyżej i tworzymy tak naprawdę iluzję tutaj, że ten kącik załamuje nam się wyżej. Dla porównania nałożę teraz po drugiej stronie cień tylko i wyłącznie do momentu załamania mojej powieki i zobaczycie, jaka jest ogromna różnica w momencie, kiedy nie wyjeżdżamy poza powiekę ruchomą. Zobaczcie, o ile jakby to oko wydaje się od razu większe. Oczywiście będziemy zaraz ten efekt jeszcze pogłębiać, ponieważ dokładając jeszcze dodatkowo cieniowanie, sprawiamy, że jakby to oko wydaje się jeszcze większe, ale do tego przejdziemy zaraz. I tak, w tym momencie już Wam mówię, do czego właśnie był mi potrzebny ten korektor, który jest nieprzypudrowany. Zobaczcie. Trzeba też wytyczyć sobie tak jakby miejsce, gdzie ten nasz makijaż ma jakby podchodzić do góry. Ja akurat lubię sobie robić taki koci makijaż, gdzie troszkę wyciągam tutaj to moje załamanie i tak jakby kształt oka. Dlatego zobaczcie, jeżeli na przykład poprowadzilibyście trochę zbyt nisko ten punkt taki w momencie, kiedy oko będzie się załamywać, to nie ma co się załamywać. Tylko bierzemy ten pędzelek, którym robiliśmy makijaż i właśnie przejeżdżamy tylko i wyłącznie w tym miejscu, czyszcząc sobie od dołu po prostu to miejsce i sprawiając, że znowu tak jakby nasz makijaż zdecydowanie nabiera tego kształtu, o który nam pierwotnie chodziło. Zobaczcie, ja cały czas używam tego samego cienia i już na tym etapie to oko wydaje się naprawdę o wiele większe od tego drugiego, zresztą sami widzicie. I słuchajcie, ja używam pędzelka Many Beauty 12, a teraz zmieniam na 14, który jest taki, widzicie, troszkę bardziej smukły. I nim będę w stanie wyblendować krawędzie od góry tego cienia, który wcześniej używałam.
chcę sprawić, żeby tutaj ten kontur wchodził mi bardzo, tak bardzo neutralnie jakby, żeby się nie odcinał od reszty mojej powieki. I słuchajcie, ważne jest tutaj, według mnie, żeby przeciągnąć też cień wyżej na tej powiece. I tutaj koncentrujemy się tak samo, nie przy samej powiece ruchomej, bo to nam tylko zamknie oko, my ten cień wyprowadzamy wyżej. I tutaj się skupiamy, żeby tak jakby optycznie to załamanie przenieść po prostu troszkę wyżej. Także nabieramy minimalną ilość cienia, który używałam wcześniej i to załamanie przeciągamy wyżej. Od razu nam to oko otwiera i po prostu troszkę oszukujemy, tak jakby, żeby nasze, nasze załamanie powieki jest zdecydowanie wyżej niż jest w rzeczywistości. Biorę sobie teraz pędzelek 11 i chciałabym ten efekt jeszcze pogłębić. I do tego celu będę używała cienia, który jest troszeczkę ciemniejszy. I tylko i wyłącznie, tak jakby odbijając go wcześniej na dłoni, będę pogłębiać tutaj to, co się wydarzyło wcześniej w moim zewnętrznym kąciku. Oczywiście, słuchajcie, wy możecie już jakby zostawić to na tym etapie, ale oczywiście ja muszę przejść jeszcze extra mile i pokażę wam, jak to zrobić, żeby jeszcze jakby to oko jeszcze bardziej powiększyć. I tak, tutaj dokładnie robimy tak jakby to samo, koncentrując się na razie przy linii rzęs. I widzicie, tak jakby to nie musi być bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o odcień tego, co tutaj będziemy, cienia, którego będziemy nakładać. I tutaj już tylko i wyłącznie koncentruję się dokładnie w tym miejscu, tak jakbym po prostu malowała tę powiekę zarazem troszeczkę powyżej załamania. Wykonujemy dokładnie ten sam ruch, leciusieńko, oczywiście nie przyciskamy jakoś za mocno pędzla, to musi być bardzo lekki ruch, w którym po prostu pogłębiamy troszeczkę to nasze załamanie. Zobaczcie, ja tutaj tak naprawdę nie wychodzę za bardzo z tego obrębu, tylko i wyłącznie dokładam trochę cienia. W momencie, kiedy chcę go rozblendować, biorę sobie poprzedni pędzelek, którym działałam i po prostu blenduję krawędzie tego, co nałożyłam przed sekundką u mnie na powiekę. Zobaczcie w tym momencie, jak jest już pogłębiony ten makijaż. Tutaj, jeżeli coś mi się nie podoba, wracam do, uwaga, którego 0,9 i czyszczę sobie od dołu. To, co zrobiłam wcześniej, tak, żeby tutaj mieć no taki kształt, jak mi się podoba. Ja akurat, tak jak wam mówiłam, wyciągam oko. Oczywiście wy możecie zrobić ten kształt taki bardziej, bardziej okrągły. I tak, to samo muszę uczynić na drugim oku. I zobaczcie, w tym momencie już nawet porównajmy jakby to, co się teraz wydarzyło w międzyczasie. Ten ciemniejszy cień nadał głębi jeszcze mojemu makijażowi i sprawił, że optycznie mój zewnętrzny kącik poszedł do góry. No i co teraz robimy dalej? Pamiętajcie, że my wyznaczyliśmy sobie nowe, jakby nowy kształt oka, nowe granice oka i my udajemy, że nasza powieka jest bardzo wysoko. Także tym razem nie będziemy kończyć również makijażu na samej powiece ruchomej, ponieważ byśmy optycznie je po prostu zmniejszyli, tylko my dojeżdżamy tutaj tym błyskiem albo matem, czym chcemy. Ja akurat lubię bardzo używać błysków do makijażu i ja tym błyskiem będę dojeżdżała aż do samej góry, dlatego biorę cień, który mi najbardziej pasuje i nakładam go palcem, czy czymkolwiek, czym sobie tam lubicie nakładać takie cienie. Zobaczcie, nie zatrzymuję się, broń Boże, za nisko, ja idę do góry, bo moja powieka sięga prawie do brwi, prawda, w tym momencie. I zobaczcie, w jaki sposób, jak mocno w tym momencie otwieram sobie tym samym oko. Nasze oko jest niemalże, czy nasze, moje oko, jest niemalże pod brew. I wyobraźcie sobie, gdybym w tym momencie zakończyła makijaż na samej powiece ruchomej. Przecież tutaj by nie było fanu w ogóle, no ja bym nie miała co robić. Pewnie byłabym, no nie no, makijażerską mogłabym być, bo bym malowała innych, no ale nie miałabym fanu w malowaniu siebie, szczerze mówiąc. Także zobaczcie, zobaczcie, nie ma co tego oka zmniejszać, zdecydowanie. I teraz dla porównania nałożę po tej stronie tylko i wyłącznie cień na moją powiekę ruchomą. No zobaczcie, jaka to jest ogromna różnica. Oczywiście nie martwcie się, nie zostawię tego oka w takim stanie, bo zamierzam też mu dać możliwość powiększenia się i nakładam tak samo, tuż no niemalże pod samą brew, ten mój błysk. I tutaj, słuchajcie, moim zdaniem tak jakby w otwarciu oka też jest ważne to, żeby w wewnętrznym kąciku użyć w miarę jasnego odcienia,
a nie zamykać go na przykład jakimś takim ciemnym odcieniem, który może nam troszeczkę to oko zmniejszyć. Więc sięgam teraz po pędzelek, tutaj akurat będę miała pędzelek numer 20. To jest w ogóle, z tego co wiem, kolekcja Vanilla, jeżeli chodzi o pędzle Many Beauty. I czekajcie, postaram się najpierw nałożyć cień tutaj moim palcem. Zobaczymy, czy będę w stanie to zrobić. Jak mi zabraknie tutaj możliwości, to użyję pędzelka i chyba tak zrobię. Zobaczcie. I tak samo, nie zamykam się tylko i wyłącznie tutaj na dole, tylko sięgam tym cieniem bardzo wysoko. I biorę teraz pędzelek, którym, zobaczcie, nałożę ten cień aż tutaj, wewnętrzny kącik i jadę do góry, tak żeby połączyć tutaj te sekcje aż niemalże z błyskami pod brwiami. I zobaczcie też, jak bardzo powiększyło mi to powiekę. No i ile to naprawdę robi, jeżeli chodzi o cały wygląd oka. Oczywiście w makijażu nie można zapomnieć jeszcze o dolnej powiece, dlatego biorę cień, ten taki pierwotny, którym robiłam na początku kształt oka, i nakładam go pędzelkiem numer 19, który ma idealny kształt do tego, bo jest taki właśnie, on jest bardzo cienki, ale jest jakby taki szeroki, ale dość płaski, także idealnie mi się tutaj sprawdzi, jeżeli chodzi o makijaż dolnej powieki. Słuchajcie, ten odcień nakładam na całą moją dolną powiekę, koncentrując największy jakby pigment tutaj w zewnętrznym kąciku. Będę go jeszcze oczywiście pogłębiać później, trochę ciemniejszym odcieniem, ale na razie chciałabym tak jakby tutaj bardziej oko otworzyć. I jakby są różne szkoły, niektórzy twierdzą, że w momencie, kiedy nałożymy na przykład ciemną kreskę na linię wodną, można to oko jeszcze powiększyć. Ja bym akurat tego nie robiła. Mam wrażenie, że zawsze jednak ta ciemna linia na linii wodnej trochę to oko pomniejsza, także ja bym tutaj zostawiła albo neutralną linię wodną, albo ewentualnie dodała jakiś jasny odcień, tak żeby no to oko wydało się again większe. Wszystko blendujemy do takiej wspaniałej chmurki i słuchajcie, tutaj bierzemy w takim razie mniejszy trochę pędzelek. Ja akurat wezmę ten taki malutki, kuleczkowy z numerem 18. Biorę trochę tego ciemniejszego cienia i będę go umieszczała dosłownie w samym tutaj kąciku. Tak jakby, żeby jeszcze troszeczkę jakby tutaj skupić uwagę bardziej w tym zewnętrznym kąciku. O, dokładnie tak. Nie można, słuchajcie, zapomnieć o tym, żeby sobie też zrobić makijaż dolnej powieki, bo tak jakby mam wrażenie, że dolna powieka też bardzo, ale to bardzo działa na to, że oko wygląda potem na większe, także koniecznie nie zapominajcie o tym kroku. Ja też, słuchajcie, lubię sobie dodatkowo otworzyć oko na dole i biorę w takim razie cień, który używałam tutaj piętro wyżej, wracam w takim razie do pędzelka, który stosowałam, i będę teraz nakładała ten jasny odcień tutaj i wyłącznie, o, w tym miejscu. Tak, żeby jeszcze troszeczkę jakby oko otworzyć. I mam wrażenie, że tutaj właśnie użycie takiego jaśniejszego cienia robi ogromną robotę. Zawsze tak jakby jak, nie wiem, czy się spieszę i nie zrobię tego kroku, to potem mam coś takiego, że myślę sobie, że naprawdę jakby ten malutki kroczek robi ogromną różnicę. Także nie zapominajcie o tym, zobaczcie. Od razu tak jakby oko jest takie świeższe. Także w tym momencie przechodzimy do tuszowania rzęs. Przed tuszowaniem jeszcze jest jeden bardzo, ale to bardzo ważny element, którego absolutnie nie możecie pominąć, a mianowicie użycie zalotki. Tak jak Wam mówiłam, nam w tym momencie zależy na tym, aby podnieść naszą powiekę optycznie do góry. I słuchajcie, tutaj trzeba użyć koniecznie, ale to koniecznie, zalotki, bo tutaj tak jakby to będzie nasz pierwszy krok w kierunku tego, żeby rzęsy poszły do góry, żeby otworzyły nasze oko. Ja tutaj używam zalotki właśnie Many Lashes, która, zobaczcie, już jak taki mały krok robi ogromną różnicę. I jakby dopiero teraz, w momencie, kiedy podkręcę rzęsy, mogę zacząć je tuszować. Rzęsy wytuszowane i nadszedł czas na klejenie kępek. Słuchajcie, to jest krok, którego absolutnie nie można pominąć, jeżeli chcecie uzyskać efekt naprawdę taki bardzo, jakby bardzo otwartego oka, podniesionej tej powieki. To jest po prostu święty graal. I słuchajcie, ja jakby nie jestem w stanie już jakby zrezygnować z tego etapu, bo po prostu wiem, ile
to daje i ja bardzo się rozlubowałam w kępkach Many Lashes, które słuchajcie, są dostępne w tak wielu opcjach, że naprawdę każdy ktoś coś dla siebie wybierze. I mamy tutaj opcje kępek, które są pojedyncze. Mamy, czekajcie, może Wam pokażę, bo tak, ja najczęściej używam tych kępek, które nazywają się Super Black Silk Eyelashes Individuals. I to są, słuchajcie, takie małe kępki, które są w różnych rozmiarach. W ogóle mega mi się podobają same te opakowania kępek właśnie tej marki, bo są takie proste, czyste i nie są plastikowe. Także za to mają ogromnego propsa. I słuchajcie, bardzo lubię właśnie ten model. Tutaj mamy, słuchajcie, taką opcję 8 mm, 9 i na szczęście mamy po dwa rzędy 10, 11, 12, które najczęściej są używane w pracy, przynajmniej przeze mnie. No i mamy jeszcze po jednym rzędzie 13 i 14. Ale słuchajcie, oczywiście te takie indywidualne kępki ja zazwyczaj używam na klientkach albo na sobie, jeżeli właśnie jakoś mam ochotę troszeczkę się pobawić z makijażem, podłubać sobie w tych oczach. Natomiast, no, takim świętym moim gralem, który mi się zawsze sprawdza i najczęściej używam właśnie takiego rozwiązania, to są po prostu kępki, które są, o, proszę bardzo, w takich jakby, mogę powiedzieć, setach? To są takie kępki, które mają parę kępek w sobie i tutaj naprawdę czasami wystarczą trzy, żeby ten makijaż po prostu tak odmienić, że no zresztą zaraz sami zobaczycie. I uwielbiam ten model V Lashes Intense. Słuchajcie, one są takie mięciutkie, takie... tak wygodne. Tutaj tak naprawdę w momencie, kiedy jakby te kępki kleicie sobie tylko i wyłącznie z zewnętrznej strony i w ogóle nie czuć na oczach, także to też jest jakby dobra informacja dla osób, które nie lubią mieć coś doklejonego na oczach, nie lubią, nie wiem, na przykład rzęs w paskach, gdzieś tam im się doklejają. Słuchajcie, przy takich kępkach no praktycznie nie ma siły, żeby one nam się odkleiły. Oczywiście do tego trzeba mieć dobry klej, który już Wam pokazuję. I tutaj mamy dwie opcje, klej w dwóch odcieniach, jeden jest czarny, a drugi jest jasne, w sensie on jest opisany jako biały, ponieważ jest biały na sam początku, a potem jak zastyga, robi się przezroczysty. I ja zawsze jak sobie kleję kępki, używam przezroczystego, a jak klientkom czarnego. Nie wiem czemu, tak już mam. Dlatego oczywiście nam jest potrzebna jakaś zgrabna pęsetka. Tutaj akurat mam ten taki kształt, taki troszeczkę wavy, szalony. I będę go stosować właśnie z tym jasnym klejem. I słuchajcie, zacznę od V Lashes Intense. I tutaj przejdę sobie od razu chyba do... 11. Może zacznę w takim razie od takiego rozmiaru. Będę chciała je przykleić od razu tutaj na sam zewnętrzny kącik, tak żeby moje oko jeszcze dodatkowo otworzyć. I tutaj oczywiście będzie nam potrzebny klej. Także klej możecie albo wycisnąć sobie, nie wiem, na dłoń, czy gdzieś z boku, tak żeby było Wam łatwiej te kępki w tym kleju maczać. I tip ode mnie jest taki, że słuchajcie, nie ciągnijcie kępek w ten sposób. No, nie tak, bo możecie tak jakby złapać tylko i wyłącznie jeden włosek, pociągnąć, wyrwać go, po prostu zniszczyć sobie kępkę, także nie ma co tego robić. Kępki wyciągamy od dołu, czyli bierzemy tak naprawdę za od nasady, ciągniemy, już ona jest moja, została złowiona i teraz jest ten moment, żeby dokładnie odwrócić tę kolejność, czyli łapiemy tę kępkę, która właśnie mi wypadła, jakby najbliżej tego trzonu, którym będziemy kleić go do naszych powiek. I tak, nakładam na kępkę klej i w tym momencie patrzę tak jakby, jak rosną moje rzęsy. Nie kleimy, słuchajcie, kępki na wprost, jeżeli chcemy ją przykleić tutaj, ponieważ rzęsy tak jakby idą łukiem, czyli musimy tak jakby przykleić tę kępkę wraz z kątem rośnięcia naszych rzęs. I biorę w takim razie lusterko i będę umiejscowiać kępkę jak najbliżej linii rzęs, jak to jest tylko możliwe. W momencie, kiedy już ją umiejscowiłam na miejscu, ja ją dociskam, przynajmniej ja tak zawsze robię, że dociskam ją palcem, tak żeby idealnie się przyczepiła. I zobaczcie, mam już w tym momencie podstawę do tego, żeby tworzyć boski wachlarz rzęs. Także biorę w tym momencie kolejną kępkę, 11, postępuję dokładnie w ten sam sposób. I już z klejem u samej nasady przyczepiam tę kępkę dosłownie obok tej, którą przed sekundką przykleiłam wcześniej. Zobaczcie, od razu jak się otwiera tutaj moje oko, także kontynuuję cały czas tym samym rozmiarem. Dochodząc do środkowej części mojego oka, przerzucam się teraz na 10 i tak jakby zmniejszam troszeczkę te rzęsy, idąc ku wewnętrznemu kącikowi. Oczywiście dociskam i zobaczcie, jaki to jest
mega naturalny efekt. Mam wrażenie, że tak jakby nikt, kto by się nie domyślał, nie kapnąłby się w tym momencie, że to nie są w ogóle moje naturalne rzęsy, bo wygląda to po prostu turbo naturalnie, one są tak niesamowicie wygodne, w ogóle ich nie czuję na oczach. I słuchajcie, w tym momencie chciałabym tylko to jeszcze, tak jakby ja bym mogła to zostawić już, ale chyba jeszcze wezmę sobie te najmniejsze rzęsy, czyli chociaż dobra, może to będzie... A dobra, zróbmy tak. Wezmę w takim razie ósemeczkę, czyli na naprawdę to już takie kruciaszki i nałożę je tutaj jeszcze obok, żeby troszkę po prostu zagęścić te moje rzęsy. Okej, słuchajcie, ostatnia kępka, ósemeczka doklejona i zobaczcie, jak niesamowicie naturalnie wyglądają te rzęsy. I tak naprawdę zależało mi właśnie na tym, żeby Wam pokazać, że te kępki nie są tylko i wyłącznie na jakieś wielkie wyjście, czy na jakieś imprezy. Zobaczcie, czterema ruchami dosłownie możecie sprawić, że Wasze oczy na co dzień będą większe, bardziej otwarte, zapomnicie w ogóle o tym, że macie opadającą powiekę, bo Wasze oczy będą, no, niesamowicie tak jakby uniesione optycznie. I to są tylko cztery ruchy. Także wystarczy dobrać naprawdę fajny kształt kępek, który Wam będzie najbardziej pasował. No taki jakby sposób, w jaki będziecie je naklejać. Właśnie no, ja uważam, że dla początkujących naprawdę takie kępki, które mają parę tych kępek w sobie, będą najłatwiejsze, najfajniejsze i na pewno Was do tych doklejenia kępek nie zrażą, bo po prostu jest to dziecinnie proste, a zobaczcie, jaki piękny efekt można uzyskać. W międzyczasie zmieniłam pęcetkę na taką o innym kształcie. Chciałam zobaczyć, jak będzie mi się z nią pracowało. I pracuje mi się, słuchajcie, tak samo dobrze. Ona jest troszeczkę tak jakby taka sztywniejsza i pozwala, żeby właśnie te Wasze kępki złapać tak tuż u nasady i mieć nad nimi taką dużą kontrolę. I słuchajcie, teraz tak jak już tak naprawdę nabiera się no takiej wprawy, można powiedzieć, przy robieniu tych kępek, to naprawdę idzie to dosłownie w sekundkę. Rach, ciach, ciach i od razu już wygląda to po prostu bosko. Wszystko razem i Wy jak też będziecie już mieli wprawę, to zobaczycie, że to jest po prostu tak naprawdę chwila i po prostu już Wasze oko jest idealnie otwarte. O, proszę. Voila. Drugie oko zrobione, w międzyczasie zrobiłam jeszcze makijaż ust i słuchajcie, ostatnim już punktem, który można dołożyć, ale nie trzeba, jest jeszcze nałożenie cielistej kredki w linii wodnej. I zobaczcie, w tym momencie postaram się nałożyć tę kredkę tutaj na jednym oku, żebyście sami mogli zobaczyć, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o to, jak wygląda oko, które ma właśnie taką jaśniejszą linię wodną, a takie, które takiej linii nie ma. Widzicie od razu, jak tak jakby to oko jest bardziej otwarte i moim zdaniem to też było właśnie na to, że tak jakby to spojrzenie jest takie czystsze i zdecydowanie tak jakby bardziej jeszcze to oko otwiera, bo trochę oszukujemy, że nasze białko jest trochę większe niż jest w rzeczywistości. Zaraz dokończę w takim razie na drugim oku ten makijaż i zrobimy sobie jeszcze podsumowanko. Tak wygląda zakończony makijaż. Mam nadzieję, że moje tipy odnośnie tego, jak malować powiekę opadającą, jak powiększać oko, będą dla Was przydatne. Tak samo jeżeli chodzi o klejenie kępek. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam przybliżyłam ten temat i ułatwiłam pierwsze próby, albo któreś już próby próbowania właśnie nałożenia tego typu produktów, bo tak naprawdę to jest... Wystarczy mieć tylko jakby fajny produkt, fajne akcesoria do tego produktu i wydaje mi się, że to jest naprawdę dziecinnie proste. Zrobiłam to tak naprawdę w 3 sekundy i mam nadzieję, że Wam pójdzie tak samo sprawnie jak mi. Także mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, albo dajcie mi słowa, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!